Zapraszamy Państwa na aukcję Dotknij Sztuki. To jest inicjatywa Galerii Sztuki Współczesnej i Fundacji Szansa dla Niewidomych. Odbędzie się 9 listopada o godzinie 18. Zapraszamy serdecznie do Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. W trakcie tej aukcji będzie można wylicytować wyjątkowe dzieła sztuki. Prace, które chcemy oddać w Państwa ręce, powstawały w trakcie warsztatów i w tych warsztatach uczestniczyły osoby właśnie, które mają problemy ze wzrokiem i były to warsztaty, które miały na celu zapoznanie czy danie możliwości tym osobom poznawania sztuki. No bo sztuka czasami wydaje się, że może jest niedostępna, jeżeli ktoś nie widzi, ale ja myślę, że zwłaszcza współczesna sztuka jest bardzo otwarta na wszystkie zmysły i warto o niej rozmawiać, warto ją poznawać z innych stron właśnie poprzez dotyk, bo to jest takie typowe narzędzie poznawcze osoby, która nie widzi. No i myśmy też tych rąk używali do tego, żeby tworzyć. I mamy dla Państwa różne obiekty, to są właściwie trzy serie takich obiektów. Jedne to są odlewy dłoni, to są bezpośrednio formy ściągnięte z dłoni osób, które uczestniczyły w warsztatach w takim geście powitania, takiego jakby cześć na powitanie. Mamy też ceramiczne serwisy stołowe. To są odbitki wykonane z prawdziwych warzyw. Były stworzone formy gipsowe i potem z tego odciśnięte formy ceramiczne. Także są to miseczki, które z jednej strony mają identyczną fakturę jak warzywa. Są bardzo, wydaje mi się, ciekawe w dotyku i też można właśnie na podstawie formy, kształtu rozpoznać, co to jest za warzywo, jaką formę ma ta miseczka, salaterka, czy też są to kokilki, bo mamy tutaj kapustę, pietruszkę, buraki, ale też bardziej egzotyczne owoce, takie jak ananas, owoce kiwi. No i ostatnia seria obiektów to są takie igłowe koronki wykonane przez osoby, która nie widzi już od wielu lat i tworzy je tak naprawdę z pamięci, czyli nie może sprawdzić naocznie, w jakim miejscu jest szydełko. Dochód z aukcji jest w całości przeznaczony na cele statutowe Fundacji Szansa dla Niewidomych i takim pierwszym celem, jeżeli uda się na niego nazbierać pieniądze, to będzie zakup szachów brajlowskich, komputerowych szachów, bo pamiętajmy, drodzy Państwo, o tym, że osoby, które mają problemy ze wzrokiem lub w ogóle nie widzą, też chcą w pełni korzystać z życia, też chcą się bawić, też chcą się rozwijać, więc to jest taki najbliższy cel, ale mam nadzieję, że uda nam się zebrać trochę więcej pieniędzy i jeszcze więcej pożytku z tej aukcji z Państwa dobroci będzie dla osób związanych z fundacją.